Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna wideo recenzja, kolejna gra. Dzisiaj to będzie dla mnie taka specjalna, wyjątkowa recenzja. Będę mówił o grze Santiago, ostatniej grze wydawnictwa Trevl. Ta gra została wydana w takiej linii Next Step. A dlaczego Santiago jest dla mnie takie szczególne? Jakby z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że oczywiście Planszolandia objęła patronem medialnym tą grę. I pierwszy raz jakby w historii logo portalu znalazło się na pudełku, co mnie bardzo cieszy i rozpiera dumą. A drugi powód jest taki prozaiczny, taki sentymentalny. Lata temu, myślę, że to będzie jakieś 8 lat temu, zobaczyłem jeszcze tą pierwotną wersję, edycję Amigo w formie wideo stworzoną przez Scotta Nicholsena na YouTubie i właśnie to była taka pierwsza recenzja, którą zobaczyłem w internecie i właśnie Santiago było takim punktem zapalnym do tego, żeby zajmować się wideorecencjami, żeby spróbować właśnie takiej formy prezentacji, żeby pokazywać gry w formie wideo, także mam taki stosunek emocjonalny do gry Santiago. Jak widzicie, nowa edycja jest bardzo kolorowa. Pan Tomasz Lerek, grafik, tknął, można powiedzieć, w nią zupełnie nowe życie. Gra to jest taki szereg różnych mechanik. Można powiedzieć, mamy tu licytację, mamy tu ofertowanie, mamy tu zestawianie kafelków, czyli takie budowanie, coś jak Carcassonne. Także miks takich fajnych elementów powoduje, że ta gra w zasadzie jest no, dla każdego. Gra od 3 do 5 graczy, wiek graczy 10 lat. Jeżeli chodzi o pełną rozgrywkę, to 60 minut w takim składzie 5-osobowym. A o czym jest gra? Gra w tej grze gracze wcielają się w takich plantatorów, będą tworzyli plantacje, wysyłali tam swoich pracowników, będą dbali o to, te plantacje, będą je nawadniali. Jeżeli nie nawodnią, to w tym momencie ci pracownicy będą się buntowali, rolnicy będą z tych plantacji uciekali, nawet te plantacje będą wysychały i stawały się po prostu ugorami. No, gracz, który na koniec gry zdobędzie najwięcej pieniędzy jakby z budowy kanałów i za te stworzone plantacje, nawodnione plantacje, po prostu wygra rywalizację. Tradycyjnie oczywiście pokażę Wam, jak wygląda nowa edycja. Pozwolicie, że porównam ją z tą starą edycją wydawnictwa Amigo. Powiem, jakie są zasady. No i oczywiście pozwolicie, że ocenię na koniec tą grę według swoich 9 aspektów. Także zapraszam na materiał. Zapraszam do prezentacji zasad gry Santiago. Tak wygląda pudełko nowej edycji wydawnictwa Trefl. Dla porównania, pudełko gry z 2003 roku wydawnictwa Amigo. Podstawowym elementem gry jest plansza. Oczywiście mowa tutaj o nowej planszy. Na planszy znajduje się źródło, a także 3 palmy. Dla porównania, tak wygląda plansza z tej pierwotnej wersji Amigo. Środkiem płatniczym w grze są escudo w 3 nominałach, 1, 2 i 5. W pierwotnej wersji było więcej nominałów, widzicie 1, 2, 5, 20 i 50. Tutaj liczyły się na koniec pieniądze, nie punkty. No, jest taka specyficzna wypraska, bo jest plastikowa i były odrębne przegródki dla każdej waluty. Tak poręczne, ale to decydowało, że pudełko było zdecydowanie większe. W nowej edycji gry pojawiły się nowe plantacje. Mamy tu kokosy, papryczkę, winogrona, banany i arbuzy. Widzicie, wszystko nabrało koloru w stosunku do tej pierwotnej wersji. Jest bardzo wszystko żywe i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Elementy, które występują jeszcze w grze, to są kanały. One nie uległy w zasadzie zmianie, a także kanały dla każdego z gracza. No, zmieniły się trochę kolory, ale to nie ma większego znaczenia. Oczywiście do każdego gracza mamy kosteczki po 22 sztuki. Widzicie, w każdym kolorze. I w zasadzie to są wszystkie elementy. Pozostaje tylko jeszcze prezentacja
i jednej najważniejszej postaci w grze. Tak. Postać to jest budowniczy kanałów, zwany potocznie kanalarzem przez wszystkich. Pierwotna wersja wyglądała w ten sposób, taka poważna, a w nowej edycji Trefla mamy takiego uśmiechniętego pana z konewką, czyli tak potraktowany dosyć humorystycznie. Na początku gry każdy z graczy oczywiście dostaje 10 sku do takiego kapitału początkowego. Dostaje jeden kanał niebieski, kanał w swoim kolorze. Oczywiście zgarnia wszystkich rolników w swoim kolorze, jest ich 22. I decydują, gracze decydują wspólnie, czy będą grali z tak zwanymi otwartymi pieniędzmi, czy też będą je ukrywali. No to będzie pewna trudność, bo te pieniądze są dwustronne, czyli jeżeli będziemy grali z tajnymi pieniędzmi, trzeba gdzieś je zakamuflować, żeby po prostu inni gracze nie wiedzieli, jaką gotówkę posiadamy. Zachowanie gry jest banalnie proste. Tak naprawdę tasujemy wszystkie plantacje, ustawiamy je w stosy, w zależności od rozgrywki, jeżeli to będzie 3-4 osobowa, ustawiamy 4 stosy po 11 plantacji. Jeżeli mamy do czynienia z rozrywką 5-osobową, wtedy pojawia się 5 stosów po 9 kafli plantacji. Podobna sytuacja wygląda z kanałami. Dla 3 i 4 graczy mamy 9 kanałów. Jeżeli gramy w 5 osób, oczywiście dorzucamy 2, czyli jest ich 11. Na początku gry decydujemy o rozstawieniu źródła i palm. Te palmy w wersji podstawowej były takie opcjonalne. Rozstawiamy je, one nie mogą stać na polach sąsiadujących. Źródło powinno stać na skrzyżowaniach tych takich ciemnych, brązowych linii. Oczywiście, jeżeli chcemy utrudnić temat, możemy postawić na brzegu, wtedy będzie trudniej rozstawiać kanały. Kanały oczywiście zawsze pierwszy kanał musi przylegać do źródła i później te kanały będą tworzyły szereg takich kanałów. Będziemy dołączali oczywiście w różnym kierunku. Kanały będą tworzyły takie sieć różnych kanałów po całej planszy i przy nich będziemy stawiali plantacji. Oczywiście kanały będziemy tworzyli tylko po tych grubych liniach, nie możemy postawić po tych cienkich, czarnych, czyli tak zwanych zagonach. Takie postawienie kanału nie jest dozwolone. Gracze podczas gry będą oczywiście rozwijali plantacje, będą wystawiali swoje plantacje, te plantacje będą stworzyły większe obszary i za te obszary będą zdobywali punkty. Oczywiście na tych plantacjach mogą znajdować się rolnicy innych graczy. Oczywiście kanały nie rozdzielają tych plantacji, palmy również. Jeżeli podczas rozrywki nastąpiło jakieś wysuszenie plantacji, wtedy te wysuszone plantacje mogą niestety dzielić plantacje na mniejsze części. I jak zdobywamy punkty? Zdobywamy w ten sposób, że liczba plantacji jednego gatunku razy liczba rolników danego gracza. Na przykładzie tej plantacji bananowej mamy taką sytuację, że tych plantacji bananowych co prawda jest 5, ale jedna jest neutralna po zdjęciu rolników. Ona jest neutralna, nie należy do nikogo. Czyli rozpatrujemy tylko 4 razy 3 rolników zielonych, to jest 12 punktów. W tym wypadku, jeżeli jest palma i palma stoi na danej plantacji, która należy do kogoś, czyli czerwony ma 3 punkty, 3 razy 4, 12 punktów. Taka sytuacja. Jeżeli mamy dwie plantacje arbuzowe, to w tym momencie ten gracz by dostał tylko i wyłącznie 2 razy 2, 4 punkty. Ale jeżeli przy tej palmie by stał już rolnik, to w tym wypadku palma traktowana jest jako dodatkowy rolnik, czyli mamy 4 razy 2, zdobywa już 8 punktów. Pokazałem Wam wszystkie elementy, w zasadzie tylko pozostaje nam wybrać gracza rozpoczynającego, czyli startowego. Może być nim gracz najstarszy, może być gracz, który ma jakąś działkę, uprawiał pole i w zasadzie możemy zacząć. Rozrywka trwa w zależności od liczby graczy od 9 do 11 rund i trwa 7, każda runda trwa 7 faz, takich płynnych faz następujących po sobie. Pierwsza faza to jest faza licytacji. Zastosuję tutaj taką symulację rozrywki 4-osobowej. Odkrywamy żetonów ze stosów. Po odkryciu żetonów każdy z graczy po kolei, zaczynając od gracza od lewej, od gracza startowego, składa ofertę w postaci escudo. Oczywiście oferta największa wygrywa. W tym momencie gracz, składając taką ofertę, jeżeli w
uda mu się wygrać tą ofertę, będzie decydował, którą z plantacji będzie sadził. Oczywiście gracze składają oferty większe, mniejsze, mogą także spasować. Wykładają skudo przed sobą, żeby wszyscy pozostali gracze widzieli, jaka oferta została złożona. Ostatni decyduje oczywiście gracz rozpoczynający. Druga faza to jest faza wyboru budowniczego kanałów i gracz, który jako pierwszy spasował bądź też zastosował najmniejszą ofertę w postaci skudo, dostaje oczywiście znacznik tego uśmiechniętego budowniczego kanału, potocznie zwanego kanalarzem. Faza trzecia to jest faza zakładania plantacji. Oczywiście zaczyna gracz, który złożył największą ofertę skudo i wybiera sobie dowolną plantację, która mu pasuje i wykłada na planszę, oczywiście zgodnie z ilością pracowników, czyli rolników, wykłada kosteczki na tą planszę. I tak po kolei gracze wykładają, oczywiście plantację można położyć w dowolnym obszarze planszy. Oczywiście gracze, jeżeli zainwestowali jakieś pieniądze, muszą te pieniądze oddać do puli ogólnej. No i tak po kolei gracze wykładają wszystkie plantacje. Jeżeli jest gracz, który spasował, czyli nie zainwestował żadnych escudo, w tym momencie on może wyłożyć taką plantację na planszę, ale w tym wypadku zawsze kładzie o jednego rolnika mniej. W tym wypadku, jeżeli to jest jeden rolnik, wtedy nie położyłby żadnej plantacji. Jeżeli to byłaby plantacja z dwoma rolnikami, by położył tylko jednego rolnika na taką plantację. Może się zdarzyć, że kilku graczy spasuje. Wtedy oczywiście kolejność wygląda w ten sposób, że jako pierwszy wybiera plantację ten, który spasował jako ostatni, później drugi w kolejności, ale oczywiście z tą zasadą, że pamiętajmy, zawsze kładziemy na plantacji o jednego rolnika mniej. W przypadku rozgrywki trzyosobowej mamy wyłożone cztery plantacje, a jest trzech graczy. Ten, który dał największą ofertę, może wyłożyć oczywiście tą czwartą plantację, ale w tym wypadku już wykłada ją razem z rolnikiem. Faza czwarta rozgrywki to jest budowa kanału. O budowie kanału decyduje gracz, który posiada oczywiście znacznik tego naszego szefa budowy kanałów, czy tak zwanego kolokwialnie kanalarza. Gracze w tym wypadku będą składali mu oferty, będą go namawiali, przekupywali za pomocą swojego znacznika tego kanału. Będzie chciał, żeby kanalarz położył oczywiście kanał w jego kierunku. Pamiętajmy, plantacja jest nawodniona, jeżeli co najmniej jednym bokiem przylega do kanału. I w tym momencie oczywiście gracze składają określone kwoty pieniędzy. Zielony za to, żeby kanalarz położył kanał w tym kierunku, jest gotowy zapłacić 2 escudo. Z kolei biały ma więcej do stracenia, więc oferuje kanalarzowi 3 escudo. No, żółty też ma tutaj rolników dwóch na plantacji, też może zapłacić 2 escudo. Zasymulujmy inną sytuację. Może się zdarzyć w tym momencie, że jeden z graczy dołoży się po prostu do innego gracza i tak naprawdę do oferowanych dwóch dołoży, załóżmy, jeszcze 2 escudo, czyli już jeżeli kanalarz zgodzi się położyć tutaj kanał, to w tym momencie dostanie za to 4 escudo, czyli możemy te oferty kumulować. Kanalarz może zadecydować, że oczywiście przejmie pieniądze od graczy, od gracza, położy dany kanał w miejscu, za który dostanie pieniądze, czyli w tym wypadku by dostał 4 escudo. Albo może zadecydować, że nie, niestety on się za to nie godzi, może położyć zupełnie w innym kierunku kanał niebieski, ale musi zapłacić za to niestety już o jeden więcej, czyli 5 escudo do banku. I może położyć kanał w dowolnym kierunku, który mu się żywnie podoba, oczywiście pamiętajmy, zgodnie z zasadami kładzenia kanałów. Faza piąta rozgrywki to jest budowa dodatkowego kanału. Każdy z graczy posiada taki jeden niebieski kanał, który może wykorzystać raz podczas rozgrywki. I oczywiście pytamy, począwszy od gracza po lewej stronie, gracza startowego, czy on chce wybudować ten kanał. Załóżmy, tym graczem jest gracz brązowy. Zależy mu na tym, żeby nawodnić tą plantację i wykłada w tym wypadku swój kanał
I w tym wypadku no, ta faza się kończy, bo można wyłożyć tylko i wyłącznie jeden kanał podczas rundy. W kolejnych oczywiście będziemy pytali wszystkich pozostałych, może się okazać, że nikt nie będzie chciał tego kanału w danej rundzie wyłożyć. Faza szósta rozrywki to jest faza suszy. Polega to na tym, że weryfikujemy, które plantacje nie są nawodnione. Jeżeli plantacja przylega brzegiem, w tym momencie jest nawodniona, patrzmy, plantacja winogron niestety nie jest nawodniona, wtedy w tej rundzie zdejmujemy jednego rolnika, zostaje tylko wyłącznie jeden. Jeżeli w kolejnej rundzie też gracz nie nawodni tego kanału, zdejmujemy kolejnego rolnika, w tym momencie ta plantacja staje się neutralna. Z kolei w kolejnej rundzie, jeżeli nie nawodnimy, ona staje się niestety nieużytkiem. Faza siódma jest najbardziej przyjemna, bo bez względu na to, co się działo na planszy, gracze dostają po prostu 3 escudo z banku. Każdy z graczy dostaje po 3 escudo z banku. W ostatniej rundzie rozrywki podczas fazy szóstej, fazy suszy, weryfikujemy, czy plantacje są nawodnione. Jeżeli są takie na planszy, które nie są nawodnione, niestety zdejmujemy wszystkich rolników i one są odwracane jako po prostu niestety nieużytki, nie będą liczone do punktacji. I oczywiście w fazie siódmej nie dostajemy już dochodu w postaci escudo. Oczywiście na koniec gry każdy z graczy liczy pieniądze, które uzyskał podczas rozgrywki, rozliczamy wszystkie plantacje pod względem ilości punktów i oczywiście te punkty odznaczamy na nowym elemencie, czyli na takim torze punktacji. Wygląda to w ten sposób: 70, jeżeli gracz zdobył, załóżmy, 73 punkty, liczymy co poszło, zaznaczamy za znaczników, inny 60, załóżmy 9 i tak do skutku gracz, który uzyskał najwięcej punktów, po prostu wygrywa rywalizację w Santiago.